Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu portalu gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a wraz ze mną jest Robert Kędzierski. Dzień dobry. Ale nie tylko Robert Kędzierski, bo jest z nami też dzisiaj gość Kacper Kolibabski. Cześć Kacper. Cześć wszystkim, witam. Kacper jest naszym redakcyjnym kolegą. W ostatnim czasie dość sporo zajmował się tematyką internetowych gigantów, tego w jaki sposób działają, też pewnych oskarżeń wobec nich dotyczących pewnych nadużyć i z tego powodu postanowiliśmy Kacpra zaprosić do dzisiejszego odcinka, żeby troszeczkę właśnie z nim porozmawiać o tym, czy duży może więcej. Kacper, trochę przyczynkiem do dzisiejszego tematu jest oczywiście sprawa Google i Facebooka i domniemanej zmowy na rynku reklamy internetowej. Mógłbyś tak w skrócie powiedzieć nam, o co tak naprawdę chodzi? Google i Facebook miały rzekomo dogadać się, jeśli chodzi o aukcje reklamowe. Sprawa sięga 2017 roku. Wtedy Facebook zaczął się bardziej liczyć na tym rynku reklamowym. No i z Google mieli zawrzeć umowę, którą nazywają Jedi Blue. Miała polegać na tym, że Facebook będzie brał udział w 90% aukcji reklamowych Google'a, a Google zagwarantuje, że Facebook wygra 10% tych aukcji. No i umowa ta rzekomo opiewa na $500 milionów rocznie. Wiesz co, wetnę się tutaj, bo żeby tutaj troszeczkę uzmysłowić naszym słuchaczom, jak działa ten rynek właśnie reklamy internetowej, bo mówiłeś o aukcjach, o jakie aukcje chodzi. No generalnie duże firmy, takie jak właśnie Google, posiadają swoje takie systemy aukcyjne, w których biorą udział inne firmy i biją się po prostu o obecność w danej przestrzeni internetowej, tak? Kiedy my w wyszukiwarce Google coś wpisujemy, no to poza tymi wynikami wyszukiwania pojawiają się też te tak zwane AdWordsy, czyli reklamy, i Google dysponuje bodaj na całej swojej platformie aż 11 miliardami takich miejsc reklamowych i określone firmy mogą składać oferty, aby brać udział w takich akcjach, i oczywiście to wszystko się odbywa w sposób zautomatyzowany, tak? I tutaj z tego co rozumiem, w pewnym momencie Facebook chciał stworzyć pewną konkurencję w stosunku do tego systemu aukcyjnego Google'a. Google'owi się to zdecydowanie nie spodobało, no bo nie chciał stracić swojej dominującej pozycji na tym rynku. No i dlatego tak zaproponował pewien rodzaj ugody, pewien rodzaj takiego porozumienia, które jak twierdzą ci prokuratorzy, tak, którzy złożyli ten wniosek, tę skargę, no było niezgodne z prawem, przede wszystkim nie fair w stosunku do innych firm uczestniczących w rynku. Zgadza się, dokładnie. Tutaj te działania zostały uznane za nielegalne i w tej sprawie wniosek złożył właśnie prokurator generalny Teksasu, co jest w ogóle znamienne, bo przecież to jest jeden z bardziej liberalnych, jeśli nie najbardziej liberalny stan w USA. No właśnie, a republikański też, a republikanie nigdy jakoś nie byli chyba zainteresowani, aby uderzać jakoś w duże firmy technologiczne. No przez długi czas nie byli, dopóki nie zaczęło się cenzurowanie. No tutaj też ważną sytuacją na pewno było to, gdy Trump dostał 2-letniego bana na Facebooku, prawda? Więc oni też poczuli się zagrożeni. Ja ostatnio odbyłem rozmowę z Janem Zygmuntowskim, ekonomistą, który zajmuje się prawem korporacyjnym, i on powiedział, że to właśnie może być taki punkt jednoczący lewicę oraz prawicę, republikanów oraz demokratów, właśnie wrogiem ich będą giganci cyfrowi, bo obie strony mają problem z ich działaniem, z cenzurą. I tutaj może też dojść do takiego pewnego przesilenia się. Zygmuntowski już od 2 lat zapowiada, że gdzieś może dojść do rozłamu między tymi firmami, wewnętrznego podzielenia ich aktywów. Dobra, do tego jeszcze przejdziemy, natomiast wróćmy do tej rzekomej zmowy, tak? Powiedziałeś, że zaczęło się od prokuratora Teksasu, no ale jak rozumiem, to poszło troszeczkę dalej i dołączyły się do tego kolejne stany. Tak. Dołączyły się w zasadzie wszystkie Stany. No i sprawa nabiera rozpędu od zeszłego tygodnia, bo sąd nakazał upublicznić dokumenty z tej skargi i zaczęły wypływać te dane, o których chociażby mówiłeś, że Google dysponuje 11 miliardami przestrzeni reklamowych. Czekamy, jak ta sprawa się dalej rozwinie. Ona tak jak mówiłeś, stała się też troszeczkę w tym momencie polityczna, nawet chyba bardzo, bardzo polityczna. A czy to nie jest trochę tak, że politycy wystraszyli się potężnej władzy, którą mają te wielkie, gigantyczne firmy, i politycy chyba nie lubią konkurencji. Okazało się, że ktoś może więcej niż oni. Może tu jest jakieś dno tego nagłego ruchu ze strony prokuratury. Obawiam się, że ktoś jednak okazał się zbyt potężny i ktoś jeszcze potężniejszy postanowił zrobić tym porządek. No dobra, Kacper, ale co na to sami zainteresowani? No bo jak rozumiem, Facebook czy Google jakoś odnieśli się do tych oskarżeń. Tak, Facebook i Google Facebook opublikował oświadczenie, które pokazuje, że oni rzeczywiście mają tak wielką władzę, że oni w zasadzie nie mówią, że tego nie zrobili, tylko przyznają się do tego i mówią, że jest to po prostu działanie powszechne w branży i jakiekolwiek sugestie, że tego typu porozumienia źle wpływają na konkurencję, są zdaniem Facebooka bezpodstawne. Co pokazuje właśnie, jaką władzą oni dysponują i jak nie boją się przyznać do tego wszystkiego. Jest to znamienne. Ja właśnie rozmawiając z Zygmuntowskim widziałem, jak on robił wielkie oczy, kiedy czytałem mu treść tego oświadczenia. Czyli jak rozumiem, przyznają, że to porozumienie reklamowe między firmami było, natomiast dla nich to jest jak najbardziej wszystko zgodne z prawem i że tak powiem, w świetle tego prawa, tak? Tak to należy rozumieć. Zgadza się i oni prawdopodobnie będą próbowali to zepchnąć po prostu na jakiegoś kozła ofiarnego. Tutaj się mówi o szefowej Facebooka Sheryl Sandberg. Ja też widziałem wcześniej, bo tak naprawdę ta cała historia po raz pierwszy została gdzieś tam naświetlona przez dziennik The Wall Street Journal pod koniec ubiegłego roku i tam też dziennikarze tego dziennika pytali Google i Google dość podobnie zareagował, a wręcz tutaj zakwestionował samą wagę oskarżeń, mówiąc, że to są po prostu w pewien sposób ta cała skarga jest zmanipulowana, pełna pewnych nieścisłości i jakby nieobiektywna, tak? O tym oczywiście, już rozstrzygnie sąd, tak? Bo ta sprawa musi się w końcu w taki sposób zakończyć. Tu jeszcze ci wtrącę, że Google rzeczywiście, tak jak mówisz, zaprzeczał temu wszystkiemu i zapowiedział pełną współpracę. Problem jest taki, że podczas przesyłania dokumentów prawnicy Google'a bądź pracownicy Google'a przesłali po prostu kilka dokumentów za dużo, co sprawiło, że cała sprawa wyszła na jaw. To czasami trzeba uważać po prostu, ile załączników się dodaje do maila. Chciałem spytać, czy wam się kiedyś zdarzyło taka sytuacja, w której wysłaliście taką właśnie odpowiedź, a później spłynęła po was fala czerwieni i podekscytowania. Na przykład odpowiedź zamiast do danej osoby to do wszystkich, którzy byli adresatami tego maila. A tych osób było kilka. Niestety się zdarzyło. Zdarza się to też, jak widać, prawnikom. To pewne pocieszenie, ale tak naprawdę, bo wiesz, mówimy o jakiejś jednostkowej sprawie, oczywiście bardzo poważnej, natomiast tych oskarżeń, tych w pewien sposób kontrowersji związanych z dużymi platformami internetowymi tak naprawdę w przeciągu ostatniej dekady było mnóstwo. Na tyle dużo, że prezesa Facebooka Marka Zuckerberga przed senacką komisją widziałem już chyba kilka razy na przestrzeni ostatnich lat. Mówimy tu o firmach, które często określa się mianem Gafa, albo Gafam, od pierwszych liter nazw Google, Amazon, Facebook, Apple, i czasami dodaje się do tego Microsoft. Mówimy o firmach, największych firmach tak naprawdę na świecie. Cała ta piątka znajduje się obecnie na liście 10 najwyżej wycenianych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej. Dysponuje ona gigantycznym kapitałem, a do tego, co również prowadzi do pewnych oskarżeń i kontrowersji, w ostatnich latach dokonały wielu przejęć, a to doprowadziło tak naprawdę do jeszcze większej konsolidacji na rynku nowych technologii. Nie wiem, ja to widzę, panowie, tak naprawdę we wszystkich branżach, nie tylko w technologicznej, że coraz mniejsza liczba podmiotów dysponuje coraz większą władzą. Tutaj też kojarzy mi się zawsze koncert Disney. Nie wiem, czy zauważyliście, jak w ostatnich latach on skupił wokół siebie po prostu tak potężną ilość mniejszych podmiotów, czy to Marvel, czy wcześniej Lucas Arts, że no... stał się takim behemotem troszeczkę i chyba z tym samym mamy do czynienia problemem właśnie na rynku technologii. Robert, widzisz to jako problem, czy może spoko, bo jak wszystko jest w jednym miejscu, no to łatwiej z tego korzystać? Ja jestem po tej stronie, która uważa, że trzeba tym firmom patrzeć na ręce, z tego względu, że to zawsze dla konsumenta jest jakieś ryzyko, kiedy kilka firm rządzi światem tak naprawdę, rządzi światem reklamy i rządzi informacją. Uważam, że spiskowych teorii nie ma co powielać i to nie jest tak, że te firmy mają jakiś plan rządzenia światem albo chcą koniecznie narzucić nam jakąś jednolitą wizję tego świata. Ale jednak na pewno jest tak, że jeżeli tak naprawdę mamy do czynienia z jedną dużą internetową agencją reklamową, która kontroluje pośrednio również media, bo może wpływać na to, jakie one mają dochody z reklam. Jeżeli mamy firmę, która kontroluje większość infrastruktury i firmę, która jest w zasadzie jedynym portalem społecznościowym na świecie, to jednak obawy same się nasuwają. Ponieważ tam, przepraszam, gdzie... Robert, ale chyba zapomniałeś o Albicli. Facebook nie jest jedyny. A, już myślałem, że to nasz też Polface'a, ale chyba się Polface chyba już wyłączył. Polface'a nie ma, ale Albicla jest i nie, panowie, niedawno była duża awaria Facebooka, trwała prawie cały dzień i wówczas podobno serwery Albicli naprawdę były rozgrzane do czerwoności. Tak, tylko one działają jako wygaszacz, prawda, ekranów na komputerach paru osób, więc faktycznie mogło dać radę. Tak, masz rację. Są takie serwisy jak Albicla i kilka innych i one oczywiście istnieją. To tak jest, tak samo jak istnieje wiele innych firm reklamowych. To widać przecież, kiedy ja tego nie robię, bo reklamy mi w zasadzie nie przeszkadzają, ale kiedy analizujemy skrypty obecne na stronach, to widać, że tych firm reklamowych jest całkiem dużo, ale jednak one wszystkie są petentami tak naprawdę tych kilku gigantów. I dlatego pytania o to, czy to coś znaczy dla konsumenta, czy to jest groźne dla konsumenta, czy to jest groźne dla modelu świata, jaki postrzegamy, trzeba zadawać. Ważne tylko, żeby popierać te wszelkie wątpliwości jakimiś rzeczywistymi, realnymi argumentami, a tutaj jednak bardzo łatwo podążyć w stronę jakiejś demagogii, dlatego od tego bym uciekał. Czyli nie, te firmy nie chcą rządzić światem i nie mają tajnego planu, ale tak, mają dużo władzy i być może trochę za dużo. Mhm. No tutaj przytoczę jedną statystykę, która trochę mi uderzyła. Google i Facebook tylko w 2019 roku odpowiadały za ponad połowę wszystkich wydatków reklamowych na reklamę w internecie, tak? Dodajmy. Jest istotna kwestia, która mówi, dlaczego powinniśmy teraz o to pytać. Wystarczy spojrzeć, jak rośnie rynek e-commerce, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Ten wzrost wygląda jak podróż w górę bardzo stromego wzgórza. To są setki miliardów dolarów, w Polsce dziesiątki miliardów dolarów, które będą przyspieszać. Także te podmioty doskonale wiedzą, że wciąż jest dużo przestrzeni do wzrostu i opanowanie rynku nawet na dzisiaj, na tak, jakby powiedzieć, rozwiniętego rynku przyniesie efekty w przyszłości, dlatego że ten rynek e-commerce w ciągu lat kilku będzie 2-3-krotnie większy. Mhm. Kacper, czy w ogóle są jakieś pomysły Nie chcę używać słowa monopol, bo... Oligopol chyba będzie tutaj odpowiednie słowo. Jest, czy jest jakiś w ogóle sposób, czy są jakieś pomysły, ale racjonalne pomysły na rozbicie dominacji tych właśnie 3-4 firm w internecie? Bez wchodzenia w taki populistyczny właśnie ton, że po prostu zniszczyć, zaorać i tak dalej, tak? Bo chyba nie na tym to powinno polegać. Czy są w ogóle, czy jest na to jakiś sposób, czy są ludzie, którzy widzą jakby taką realną możliwość, żeby dopuścić też inne podmioty do tego rynku reklamy internetowej, czy do rynku ogólnie internetowego? No tak, oczywiście, bo historia nas uczy, że to już niejednokrotnie powstawały takie właśnie oligopole, monopole, które same Stany Zjednoczone kilkukrotnie rozbijały. No najświeższa ostatnia sprawa to lata 80. i rozbicie AT&T, czyli w zasadzie już mamy taki giganta technologicznego pierwszego. Tak, tak. Telekomunikacyjnego głównie, ale też działającego praktycznie we wszystkich obszarach. No właśnie. I teraz trzeba by zrobić według propozycji chociażby Zygmuntowskiego, którego już tutaj przywoływaliśmy, trzeba po prostu rozbić na oddzielne podmioty, tak żeby Facebook nie miał w swoich rękach zarówno Messengera, Instagrama i Whatsappa, tylko żeby to były oddzielnie zarządzane firmy. Co ważniejsze jednak, powinny powstać też podmioty, które będą zarządzać danymi oddzielnie z Facebooka, które będą dostawały anonimizowane dane, i to też istotne jest tutaj, by musimy postrzegać jednak przestrzeń cyfrową jako miejsce publiczne. Wychodząc na ulicę i tak jak w Polsce, nie boję się, że ktoś mnie napadnie. Wchodząc do transportu, komunikacji miejskiej, też nie muszę o niczym myśleć. W internecie natomiast panuje taka sytuacja, że muszę zastanawiać się, czy używać Google, czy bezpieczniejszego DuckDuckGo. To nie powinno tak wyglądać. Częściowo powinno się wprowadzić elementy publiczne do tych spółek, bo przestrzeń cyfrowa jest miejscem publicznym. Można by jakieś agendy przy ONZ na przykład stworzyć, które by zarządzały tymi danymi reklamowymi. Przede wszystkim tutaj decentralizacja też jest istotnym czynnikiem i rozbicie. Rozbicie jest najważniejszym, takim kluczowym pomysłem, który jest coraz głośniej podnoszony przez ekspertów, ale także przez polityków. No bo jakby to mówisz pewnie o tym ruchu break-up Facebook, czy też break-up Google i tak dalej. Tutaj twarzą chyba tego ruchu tak naprawdę jest amerykańska senatorka Elizabeth Warren, która już od dobrych paru lat stara się też jakieś propozycje legislacyjne tutaj tworzyć, aby rozbić. Tylko oczywiście też pojawiają się pewne wątpliwości, tak? No bo chociażby ten Facebook, tak, który ma też w swoich rękach Whatsappa, tak naprawdę najpopularniejszy komunikator internetowy na świecie, ma Instagrama, najpopularniejszy, nie wiem jak określić to, serwis zdjęciowy, jakkolwiek na świecie, i Messengera. Te podmioty są ze sobą tak bardzo powiązane, też na takim, nazwijmy to, backendowym poziomie, tak? Korzystają z tych samych serwerów, z tych samych systemów moderacji, korzystają też z tych samych danych, tak? Co też budzi kontrowersje, to przekazywanie sobie danych osobowych pomiędzy nimi. No właśnie, czy da się jakby to rozbić bez jakby jakiegoś tam uszczerbku, bo też nie chcemy zniszczyć podmiotów, bo dlaczego mielibyśmy niszczyć tak prywatne podmioty, które jakby mają prawo chyba funkcjonować jeszcze? Ja powiem, że ja w to rozbicie nie do końca wierzę. Wierzę w jakieś ograniczenie władzy czy gromadzenia danych i w to wierzę, ale nie wierzę w rozbicie, dlatego że jednak to jest przestrzeń biznesowa i tutaj trudno narzucić administracyjnie na przykład zakaz współpracy. Jeżeli wyjmiemy Whatsappa, Instagrama i Messengera z Facebooka, to nawet gdyby to podmioty miały osobnego właściciela, to tym właścicielom i tak będzie się opłacać współpracować z Facebookiem, wymieniać dane i tę platformę jakby dalej tworzyć. Może Mark Zuckerberg będzie miał mniej wpływu na to i będzie musiał się z kimś podzielić władzą nad tym, w jaką stronę te komunikatory i te serwisy pójdą, ale nie wierzę jednak, że to bardzo dużo zmieni. Ale faktycznie sam fakt taki, że jeden człowiek nie będzie miał kontroli nad światem, jakby to skrócić, to ten wywód, samo w sobie jest wartością, może tak. Może to jest troszkę tak jak kiedyś z Microsoftem, prawda? Można powiedzieć, Microsoft dzisiaj jest takim przedstawicielem firmy, która rządzi światem, jeżeli chodzi o system operacyjny i pakiet biurowy. Oczywiście wiem, że słuchają nas fani Linuxa i innych systemów operacyjnych. Przepraszam, macOS-a przede wszystkim. Tak, oczywiście, ale to patrząc na rzecz statystycznie, król jest jeden. I wiemy przecież z poprzednich długoletnich zmagań Microsoftu z zarzutami o monopol, że też te firmy próbowano rozbijać, próbowano i odbierać Internet Explorera. No dobra, no ale no właśnie, Internet Explorera, no słuchaj, w 2004 roku Internet Explorer miał 95% udziału w rynku przeglądarek internetowych. Teraz ta przeglądarka nie istnieje. Zastąpi ją Edge, który nie jest zbyt popularny. No ale Google teraz ma, Google Chrome ma teraz prawie tyle, więc co, no przeszliśmy, znów nie chcę używać słowa monopol, bo nie chcę być ciągany po sądach, ale przeszliśmy z jednego dominatora do drugiego, więc co się tak naprawdę zmieniło? No tak, no właśnie, to historia Microsoftu pozwala zadawać pytania na to, czy taki podział jest możliwy, co on zmienia i czy to nie jest jednak tak, że konkurowanie między poszczególnymi firmami o naszą uwagę nie jest tutaj kluczem. I wydaje mi się, że trudno będzie tą gigantyczną siatkę, którą opanowało kilka firm, podzielić na jeszcze mniejsze podmioty. No tak, ale w praktyce trudne. Ale historycznie właśnie rozdzielanie firm jest dość prostym sposobem na osiągnięcie efektu rozbicia oligopolii i monopolii, co pokazuje historia. Dlatego jest tak chętnie stosowane co kilkadziesiąt lat w Stanach Zjednoczonych. Poza tym to jest tylko pierwszy krok. Musimy się nad tym zastanowić. To nie jest, czy samo w sobie złe jest, że mamy tylko jednego Chroma, a wcześniej Edge'a. Problemem jest, kto zarządza tymi wszystkimi rzeczami. Dla nas to powinno być łatwe jako odbiorców, użytkowników. Kolejna rzecz, że to jest, tak jak mówiłem, pierwszy krok. Kolejnym powinno być uspołecznienie tych platform, danie sprawczości ludziom, pojawienie się moderatorów, tak jak na grupach facebookowych, którzy będą zajmowali się no może trochę na kształt ławników w Stanach Zjednoczonych, moderowaniem dyskusji czy różną cenzurą, tak? Bo cenzurę też musielibyśmy trochę odczarować, ponieważ nie możemy postrzegać jej tylko jako zakazywanie mówienia, a wolność słowa no nie jest, patrząc na to, jak to pojęcie zrozumiane, nie jest wolnością do absolutnego mówienia, co nam się podoba, a cenzura jest odpowiedzialnością za to słowo i tutaj trzeba przywrócić też sprawczość ludziom, którzy będą mogli decydować, jak to wygląda. No poza tym też Facebook sam testował mechanizmy, które będą ograniczały na przykład monetyzowanie treści tych bardzo mocno polaryzujących, bo pojawiały się na Facebooku takie ostrzeżenia, gdy chciałeś napisać komentarz, który będzie no dość agresywny w wymowie i polaryzujący, pojawiało się ostrzeżenie, słuchaj, czy na pewno chcesz to zrobić, ten komentarz będzie polaryzujący i agresywny. I ponoć to rozwiązanie sprawiało, że ludzie rzeczywiście mniej tych treści publikowali, ale Facebook z nich zrezygnował, ponieważ po prostu im się to nie opłacało, bo takie treści się klikają, więc musimy wdrożyć tego rodzaju też rozwiązania, wymusić, by one się pojawiały. No tak, problem w tym, że do tego potrzebna byłaby wola polityczna. Mówimy tu tak naprawdę o Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, bo to, co może zrobić Unia Europejska w stosunku do, nie wiem, Google, Facebooka, to tylko walić jakimiś karami finansowymi i tak dalej. No nie wprowadzi żadnych tam zmian właścicielskich, a ja mam pewne obawy i to dosyć uzasadnione, że amerykańska klasa polityczna nie do końca jest przygotowana teraz na poradzenie sobie akurat z tą konkretną dominacją, bo większość przesłuchań senackich, czy to szefa Facebooka, szefostwa Google, Apple, Microsoftu i tak dalej, no to są troszeczkę festiwale żenady. W sensie politycy totalnie nie ogarniają tematu internetu. No słuchajcie, tego ostatnio najśmieszniejsze ponad na jednym z przesłuchań jeden z polityków spytał, co to jest spacja. No to właśnie, naprawdę, a inny chyba kiedyś pytał szefa Facebooka, czy zajmie się czymś w Gmailu, tak? Jakby nie wiedząc tak naprawdę, kto jest właścicielem czego, nie? I no, mówi mu to o jakimś takim gigantycznym poziomie ignorancji. Tu musimy liczyć na takich polityków jak Ocasio-Cortez, tak? Która po prostu wie, co się dzieje i potrafiła stanąć naprzeciwko Marka Zuckerberga i pokazać mu, zadając trafne pytania, że trzeba jednak coś zrobić i że wie, o co w tym chodzi wszystkim. Pamiętajcie też, panowie, koledzy szanowni, o tym, że ten problem ma jeszcze jedną warstwę, bo oprócz tych zarzutów dotyczących gigantów technologicznych, jeżeli dotyczących cenzury, ich władzy, są też gigantyczne pieniądze, na które czyhają inne państwa. Stąd też pomysł tego podatku nakładanego na korporacje, żeby on trafiał także w inne miejsca świata. Ale pamiętajcie tutaj, że jednak mimo wszystko Stany Zjednoczone jednak będą bronić swoich firm, swoich podmiotów. Muszą bronić. O tym nie powiedzieliśmy, no właśnie, że to są wszystko podmioty amerykańskie, jednego państwa w zasadzie. Chyba to jest też elementem, który może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ z jednej strony oczywiście amerykańskie władze będą chciały być może politycy podzielić, poddać większej kontroli, ale jednak nie będą już tak chętne, żeby dzielić się tą władzą i kontrolą z innymi państwami, a przecież internet jest sferą globalną, to co mówił Kacper, że to jest kwestia sfery publicznej, ale to jest też trochę amerykańska przestrzeń powietrzna po prostu. No tak, ale tu wchodzą, pamiętać. Powiem Ci, właśnie sprawy prawa międzynarodowego, ponieważ zwróćcie uwagę, że mamy generację praw człowieka, już 3. W tej ostatniej jest prawo do demokracji, prawa ekonomiczne, więc pora się zastanowić, czy nie powinniśmy myśleć nad 4. generacją praw człowieka, w której pojawią się prawa cyfrowe. Ponieważ, no nie oszukujmy się, cyfrowa rzeczywistość jest równie realna jak ta, w której po prostu przebywamy na co dzień, jak świat rzeczywisty. W zasadzie przestaje się od siebie czymkolwiek różnić, no, czego najlepszym przykładem jest powoli tworzenie metaverse przez Facebooka, prawda, tej wirtualnej przestrzeni, w której będzie można robić absolutnie wszystko. I tutaj też trafne porównanie Zygmuntowski dał, to wygląda jak kompania wschodnioindyjska, pierwsza tak wielka korporacja o zasięgu globalnym, która chciała stworzyć własne państwo. I Facebook znów zrobić chce dokładnie to samo, stworzyć własne państwo. I musimy temu zapobiegać, bo musimy sprawić, żeby te spółki były publiczne. One muszą przynajmniej w jakiejś części być publiczne, bo inaczej po prostu wejdziemy w świat korporacjonizmu, który będzie rządził każdym aspektem naszego życia, ponieważ tak potężne będą w przyszłości algorytmy. Ja mam tylko pewną obawę, o czym już Robert wspomniał, że tak naprawdę jak w jakiś sposób ograniczymy potęgę tych firm, to jest takie państwo duże, z dużą liczbą obywateli, które chętnie wejdzie ze swoimi usługami na to miejsce. No tutaj mamy przykład TikToka, który jest w tej chwili absolutnie, staje się potęgą mediów społecznościowych. Zauważcie, że młodzi ludzie teraz w wieku, nie wiem, 12, 13, 14 lat, jak z nimi porozmawiacie, mówię o Polsce, no to dla nich korzystanie z Facebooka to już jest siara. Oni korzystają z TikToka, a TikTok jest platformą chińską. Tutaj się tylko troszeczkę boję się tego, że jakby żebyśmy nie zamienili siekierki na kijek. No tu jest potrzebna decentralizacja i wydaje mi się, że przede wszystkim odważne ruchy ze strony państw, które się okazuje opłacają, bo przecież mieliśmy niedawno sytuację w Australii, gdzie chcieli wprowadzić prawo, na zasadzie wprowadzili prawo, dzięki któremu Facebook i Google będą musieli płacić wydawcom, ponieważ korzystają z ich treści. Facebook i Google się przecież zdenerwowali i wyłączyli swoje usługi na terenie tego państwa, no ale co się okazało? Australia przeczekała, pokazała, że można, no i dogadali się i ostatecznie Facebook i Google będą im płacić, także ja rozumiem wasze obawy, one są uzasadnione, tylko musimy właśnie uczynić z tych praw cyfrowych, z tego świata cyfrowego jakiś priorytet, zanim będzie za późno i sprawić, że państwa będą miały po prostu większą sprawczość w tej materii i sprawczość, którą przekażą oczywiście obywatelom, o czym już wspominałem. Chciałbym mieć ten optymizm, ale po prostu my już jesteśmy tutaj z Robertem takimi takimi zgorzkniałymi tetrykami chyba, nie? Ja po prostu patrzę na to w sposób, porównuję te zagadnienia do innych kwestii, które świat trapią i po prostu widzę mnóstwo innych tematów, chociażby zagrożenie klimatyczne, które jest takim bardzo jaskrawym przykładem tego, że działania są potrzebne natychmiast i one muszą być koordynowane globalnie, ale nawet tutaj w kwestii globalnego ocieplenia nie ma globalnego porozumienia. Unia Europejska próbuje robić swoje, Stany Zjednoczone jakoś nie bardzo chcą ograniczyć emisję dwutlenku węgla tak radykalnie, o Chinach i reszcie świata czy Rosji już nie wspominając, i tutaj nie mamy porozumienia, a co dopiero prawa człowieka w kontekście przestrzeni cyfrowej, to po prostu trudno sprzedać, tak jak sprzedaje się w polityce, w Polsce politykę. Wiecie, co rozgrzewa naszych wyborców i wiecie, co jest dla nich ważne. Niestety, gdybyśmy mieli w Polsce mieć taką debatę, to chyba tylko w kontekście ekonomicznym, że ci wielcy mają płacić. To ja się nie zgodzę. Ja uważam, że jednak ludzie coraz bardziej są świadomi. Widać rozmowy, pojawiają się te wątki, że jest zbyt duża dominacja, że Facebook nas śledzi. Cenzura grzeje ludzi. Samo to hasło, jeżeli się pojawia gdzieś w internecie, to ono od razu wzbudza jakąś debatę i niechęć wobec Google i Facebooka. Rozumiem wasze obawy, powtórzę, ponieważ rzeczywiście wydaje się, że jesteśmy w momencie, w którym nic się nie da zrobić, że oni już mają taką wielką władzę, że ona będzie rosnąć i rosnąć i rosnąć. Natomiast to są cykle. I one co jakiś czas się powtarzają do momentu, kiedy właśnie będzie punkt wrzenia, będzie nam trudno działać, ale ten punkt wrzenia nadchodzi. I to jest coraz bardziej widoczne. Z klimatem, tak jak zwróciłeś uwagę, jest problem, że my jeszcze tego nie odczuwamy tak bezpośrednio. Dlatego może jeszcze nie wszyscy chcą reagować, ale tą cenzurę za chwilę każdy będzie mógł odczuć na własnej skórze. I tu postawimy kropkę, bo oczywiście moglibyśmy tutaj, ja mam nawet wynotowane jeszcze dużo tematów, ale oczywiście czas mamy w pewien sposób ograniczony. Przechodzimy do naszego stałego punktu programu, czyli do Retrotechu. Kacper, zostań z nami, bo myślę, że też możesz mieć pewne ciekawe wspomnienia, a o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Robert? O tym, jak to było, kiedy magazyny komputerowe, takie drukowane kwadraty i prostokąty, które się kupowało w kiosku, przeżywały swoją złotą erę. Ja pamiętam, że czekało się na to i pamiętam, że nie było YouTube'a ani innych źródeł informacji, i taka gazeta to było coś, ja to doskonale pamiętam. Ty pewnie też. Ja też jeszcze z tego pokolenia, które wychowywało się na magazynach komputerowych. Nie wiem, czy Kacper, ty jesteś troszeczkę młodszy, czy też się jeszcze załapałeś na erę, gdzie to nie w internecie szukaliśmy informacji o tym, jaki komputer kupić, ale właśnie w magazynie. No ja jestem dzieckiem lat 90., rocznik 93 i nie załapałem się może na tą złotą erę, gdzie były wszystkie te magazyny, natomiast CD Action czytałem namiętnie, przez wiele lat gromadziłem, zdecydowanie było to moje kompendium wiedzy na temat gier, więcej na temat gier czytałem niż w ogóle w nie grałem. To ja miałem podobnie. Dobra, Robert, tutaj masz pierwszeństwo starszyzny, bo pewnie najstarszy magazyn był twoim ulubionym, chociaż może i nie. Co ci się kojarzy jakby z twoimi latami największego zainteresowania prasą komputerową? Tak, Bajtek to był... Ja już nie pamiętam właśnie, ale tak sobie wynotowałem, że Robert pewnie Bajtka czytał. No tak właśnie było, młodzi koledzy. To było tak, że jeżeli chcieliśmy nawet poznać tytuły gier albo jakichś programów użytkowych, one też bywały na Commodore 64, można było mieć pakiet biurowy jakiś tam, to o takich nowościach można było przeczytać tylko w takiej właśnie prasie i to było okno na świat, które pozwalało w ogóle dowiedzieć się, że coś istnieje. To trochę jakbyśmy mieli wyjaśnić to ludziom jeszcze młodszym od Kacpra, który jest z nami, to wyobraźcie sobie, że nie ma internetu, w którym wpiszecie nazwę jakiegoś zespołu czy piosenkarza, tylko musicie kupić gazetę, żeby dowiedzieć się, kto wydał album gdzieś po drugiej stronie świata. Po prostu o tym o tym, jak bardzo to jest retro, świadczy ta rewolucja technologiczna, która się po drodze wydarzyła. No dzisiaj to jest zbędne i niepotrzebne, ale wtedy, ja pamiętam sam, jak kiedy wysłałem pracę na konkurs, wysłałem swoją aplikację, którą napisałem właśnie na Commodore 64, która służyła do malowania za pomocą joysticka, to były emocje takie... W jaki sposób ją wysłałeś? Na dyskietce? Na kasecie. O kurczę. Na kasecie trzeba było nagrać i do tego był jeszcze wydruk kodu. A właśnie, wydruk kodu. No to na drukarce igłowej, którą udostępnił mi właściciel zieleniaka pobliskiego, który drukował faktury na drukarce igłowej. I trochę mnie to kosztowało, ale on był... Bill Gates chyba jak pierwszy raz z Windowsem gdzieś jechał, nie wiem czy to było do IBM-a, to na żywo programował system, wklepując kod chyba na tych taśmach perforowanych, no to mi się skojarzyło. Tak mniej więcej to wyglądało wtedy. Nie zapominajmy jeszcze, że przecież niedawno ministerstwo któreś organizowało konkurs i prosiło o wysłanie prac konkursowych na płytach CD, co już teraz wydaje się jakimś totalnym oldschoolem. A japońskie urzędy ciągle korzystają z dyskietek. Ale dobra, wróćmy do naszych ulubionych magazynów. U Roberta Secret Service, Kacper mówiłeś o CD Action. Ja też tak naprawdę CD Action, choć kupowałem tych naprawdę... No tutaj podziwiam moich rodziców, że udostępniali mi środki na to, ale to było i CD Action, i Komputer Świat, już z takiej bardziej sprzętowej strony, i Klik w pewnym momencie, nie wiem czy pamiętacie takie czasopismo, tak, też było. No ale ten CD Action... Dzieci, pamiętacie, było Super Mycha chyba, coś takiego. O matko, to już chyba późniejsze czasy troszeczkę, a może i nie po prostu, może nie byłem targetem już, ale jeśli chodzi o CD Action, no to słuchajcie, to tam chyba 200 stron. Czytałeś drogie, od deski do deski? Drogie to było, no czytałem od deski do deski absolutnie, ale też zaczęły się pojawiać w tych magazynach gdzieś powiedzmy w połowie lat 90., nawet trochę wcześniej, płyty właśnie CD z grami, demami gier na początku, później z pełnymi wersjami też, ze zwiastunami, z tak zwanymi e-zinami. Pamiętacie pewnie ziny, tak? Czyli takie gazety internetowe bez internetu, czyli przekazywane właśnie sobie na płytach, na dyskietkach. Ja będę o wiele bardziej okrutny. Ja pamiętam ziny w formie papierowej, tak? Takie zwykłe książeczki to właśnie były ziny, które były już przed tymi elektronicznymi i faktycznie ten obiekt informacji no musiał istnieć i ktoś, kto miał dostęp do ksero, a później pojawiło się urządzenia o wiele bardziej nowoczesne, o dzisiaj zupełnie tajemniczej nazwie risograf, był królem dzielnicy. No i te płyty oczywiście też były takim źródłem, trochę YouTube'em, gdzie na przykład mogliśmy sobie obejrzeć zwiastun, tak? Nie mogliśmy po prostu sobie zwiastunu gry zobaczyć w internecie, bo internet raczkował i pewnie jakbyśmy chcieli takie wideo wyświetlić, to po pierwsze to by się wczytywało ileś minut albo godzin, a po drugie jeszcze tutaj rodzice byliby potem bardzo niezadowoleni z rachunku za modem, więc to było takie, pamiętam właśnie Okno na świat, tak, że były na przykład targi E3, gdzie tam jechało dwóch przedstawicieli na przykład z Polski, jakieś dwie osoby, i my nie mogliśmy się tam dowiedzieć, co tam nowego pokazała dana firma, dany producent, jeśli chodzi o gaming, tylko czekaliśmy, aż ci ludzie wrócą, napiszą relację. Ta relacja się potem, nie wiem, tydzień, czy 2 tygodnie, czy miesiąc później ukazywała w tym CD Action, w tym chipie, czy w jakimś innym magazynie, i nie mogliśmy sobie obejrzeć właśnie zwiastunu, trailera gry, tylko czekaliśmy na tą płytkę, na ten kolejny numer, żeby sobie go zobaczyć po prostu na swoim komputerze. To było dla mnie naprawdę takie okno na świat. Ja się na tych magazynach wychowałem. Czy je pożegnałem z żalem? No właśnie, panowie, no bo w pewnym momencie nastąpiło to przesilenie, tak? Czyli internet tak naprawdę zabił prasę komputerową, nie tylko komputerową tak naprawdę. No i miał też taką wadę ten internet, że nie nie tworzył takiego emocjonalnego przywiązania do redakcji, bo ja z CD Action bardzo pamiętam to, że tam nie były tylko rzeczy, materiały dotyczące tylko gier, ale także przemyśleń redakcji. Oni wszyscy byli z imienia, mieli fajne ksywki, Hut Sędzimir, Smugler, oni zresztą do dzisiaj są aktywni w mediach społecznościowych, ale to było bardzo fajne, że mogłeś poczuć się nieco częścią tej redakcji. Były przecież... tej społeczności, no przecież były jeszcze listy do redakcji. Action Redaction, prawda, całe. Tak, i tam były odpowiedzi takie zgryźliwe nieco na te listy czasami. Wania przecież, właśnie kto o Wani nie pamiętam, tak ten CD Action nie czytał porządnie od deski do deski. Dokładnie, no to było właśnie to, co mówicie, ta społeczność. Teraz te wszystkie newsy przyswajamy tak szybko, tak? Sami tworzymy te newsy często i też z jakichś tam statystyk różnych wynika, że często ludzie tak naprawdę patrzą na tytuł lead i dalej nie czytają, bo już po prostu coś innego ich zainteresuje, tak? Czyli no to takie czytelnictwo troszeczkę właśnie podupadło chyba przez to, że to wszystko jest teraz tak szybko w niedoczasie, nie? I tyle mamy też jakichś tam bodźców innych odciągających nas od lektury. Tak, ja wiecie, a propos tego zastanawiałem się ostatnio, to pewnie już temat na następną rozmowę, ale zastanawiałem się, jak wyglądałaby epidemia koronawirusa właśnie w latach 80. i 90., kiedy nie byłoby tak szybkich mediów i internetu. Pewnie jednego możemy być pewni. Mniej fake newsów. Tak, bylibyśmy bardziej spokojni o przebieg tej pandemii. I pewnie bardziej byśmy ufali autorytetom, tak? I danym naukowym. Tak, i nie bylibyśmy tak sceptyczni i tak podatni na absurdalną argumentację pseudonaukową, która jest dzisiaj tak powszechna, że no nie można się dziwić komuś, że wierzy w wierutne bzdury, skoro tak często może na nie natrafić. Tak chciałem sprawdzić, nie wiecie, czy CD Action dalej jest w ogóle wydawany? Bo to był taki chyba jeden z ostatnich magazynów. Oni mieli jakiś problem wydawniczy i zbierali potem pieniądze, żeby powrócić, bo chyba w ogóle się zamknęli na chwilę i potem wrócili. Tak. Wydaje mi się, że są, ale już bez niestety już bez płyt CD z grami. To już nie te czasy. Widzę, że jest na pewno cyfrowe wydanie. Nawet widzę najnowszy numer. Wydaje mi się, że ja widziałem gdzieś na półkach. No właśnie, no mówię, to tak naprawdę gdzieś całe lata 90. jeszcze tak do powiedzmy do 2005-2006 roku, a potem to już był totalny zjazd, ta złota era musiała w pewien sposób ale nakłady jeszcze właśnie mówiąc o tych półkach przypomniałem sobie, że już teraz słuchajcie, nie ma tych półek z gazetami, bo kiedyś się szło do Żabki, do kiosku i stawałeś przed tą półką i wybierałeś jeden z dziesiątek magazynów, które tam leżały, no a teraz już niestety ten zwyczaj upadł. Są w niektórych Żabkach, wiesz, ale takie małe, tak naprawdę tylko chyba z pracą codzienną, tak, i z jakimiś magazynami piątkarskimi. Mam przeświadczenie, że jednak to wróci któregoś dnia, dlatego że nastąpi blackout. Nie, papierowy przedmiot i fizyczny przedmiot stanie się znów modny, tak jak trochę powróciły winyle i kasety magnetofonowe. Ale to nisza, nie? Tak, ale to powróci. Będziemy płacić za taki magazyn 100 zł, ale będziemy go sobie kupować. Będziemy takimi tutaj kolekcjonerami. Dobra panowie, super było dzisiaj się spotkać w większym gronie. Trochę porozmawiać, trochę się też pokłócić o to, jaka jest ta wizja przyszłości internetu. Dziękujemy oczywiście naszym słuchaczom, zapraszamy do subskrybowania, słuchania, chciałem już powiedzieć oglądania, ale do słuchania, może kiedyś też oglądania, zobaczymy naszego podcastu. No to co, dzięki Kacper, dzięki Robert i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Do usłyszenia. Technoterapia. Technologia bliżej Ciebie.